Hej, ja jestem Sarge i witam Was w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Gears of War. Ostatnio zdobyliśmy dane na temat tuneli szarańczy i teraz musimy się wydostać na górę. Jesteśmy w posiadłości Feniksów i musimy tutaj wspomóc Cola i Birda, którzy teraz odpierają ataki szarańczy. Więc podejdźmy do nich szybko i pomóżmy im. No właśnie, sami słyszeliście, musimy teraz bronić wejścia do domu, więc zajmijmy się tutaj szarańczą, która atakuje z każdej strony. Oj, kurczę. No i pięknie, obrywamy od razu na starcie. W takim razie spróbujmy raz jeszcze. Ciekaw jestem, odkąd akurat wczyta mi się gra. Mam nadzieję, że od tego samego momentu, co? Dobra, mogę to przepuścić? Kurczę, nie za bardzo chyba. A nie, jednak mogę, dobra. No i bardzo dobrze. W tym razie zajmijmy się tutaj nimi. Na początek strzelam właśnie w tego, który korzysta z łuku. Później zajmę się pozostałymi. Chociaż w sumie, kurczę, mógłbym najpierw tych zwykłych załatwić. Bo teraz weszli do środka. Tylko jeszcze gorzej wypadłem przez to. Wow, jeszcze boomerzy. Kurde. Patrzcie na niego, ty. Kurde. Oni się próbują teraz dostać do środka. I zbyt wiele to ja tutaj nie obroniłem niestety. W takim razie będę miał sporo roboty w środku domu. Żeby ich wszystkich tutaj odeprzeć. No ale cóż. Nie ma nic niemożliwego, bynajmniej. Na pewno nam się uda. Teraz tego załatwmy. Tak jest. Jest jeszcze kolejny. Przeładujmy szybko. A, już tam się schował, kurczę. Dobra, nieważne. Mniejsza o niego. Tu jest jeszcze jeden. Dobra. Proszę bardzo, jest i boomer. Tam, kurczę, Dominik oberwał. Ale nie będę go teraz podnosił. Nie mam czasu na to. Strzelamy w boomera. Wow. Ależ się uchroniłem. Dobra, już tutaj atakują, czy nie? Chyba jeszcze nie. Strzelamy, dobra. A jednak, już tutaj przyszli. Kurczę. Dobra, w takim razie rozprawimy się z nimi. No niestety. Tak więc dostali się do środka i teraz ci, których nie załatwiłem, przedostali się po prostu tutaj do środka posiadłości Feniksów. Dobra, stawaj stary, musisz mi pomóc. Nie to, żebyś mi jakoś bardzo pomagał zawsze, no ale już dobra. Zawsze jakakolwiek pomoc się przyda. Dobra, amunicja zebrana. Obejdźmy ich z tej strony, będzie łatwiej. Chociaż kurczę, ich za bardzo nie widzę na razie. Dobra, podejdźmy do niego z tyłu i załatwmy go. Pięknie. Dobra. Tu są jeszcze na dole chyba, co? Dokładnie. Pięknie, tak jest. Uwielbiam po prostu to robić. No i co teraz? Co teraz zrobimy, panowie? Udaj się na tyły domu. No dobra, tylko że którędy właściwie? Tędy nie. Tutaj chyba też nie. Kurczę, żebym ja wiedział, gdzie są tyły domu. Już nie pamiętam, szczerze mówiąc, dobrze. Kurczę, gdzie to było, no? Przede wszystkim może najpierw załatwimy wrogów, co? To jest teraz najważniejsze. Skąd on w ogóle strzelał? Tu jest jeden. Dobra, załatwiony. Okej, ciągle musimy się udać na tyły. Tyle tylko, że gdzie to jest? Teoretycznie to powinno być chyba tutaj. Ale tutaj się ciągle pali, niestety. Więc to raczej nie o to chodzi. Ajajaj, to gdzie w takim razie? Dominik jest tam, to ja wiem oczywiście. Dobra, po prostu rozejrzyjmy się wszędzie, co? Będzie najlepsza opcja, najlepsze wyjście. Tutaj nic nie ma, z pewnością. Może tutaj, patrzcie. Jest jakieś przejście rzeczywiście. W takim razie zerknijmy. Okej. A więc tędy może się udać. I tutaj chyba wydostaniemy się właśnie już na zewnątrz. Albo jeszcze nie. Jeszcze trochę musimy powalczyć, zanim to się stanie. Dobra. Lecimy, lecimy, lecimy. No i dobra, jesteśmy rzeczywiście na tyłach. Załatwmy ich tutaj. Tam są zablokowane drzwi, trzeba je odblokować. W ten sposób. Dobra. No i tu jest ich dwóch.
się z nimi rozprawić szybko. Dobra, i wrzućmy im też tam granat, co? Nie wiem, czy trafię. Na oślep rzucam. Co? Aj, kurczę, zdecydowanie za daleko. Może teraz się uda. Okej, trafiłem. Bardzo ładnie. Załatwmy pozostałych. Dobrze. Którędy przejdziemy dalej? Kurczę, chyba raczej na razie nie tędy. Jeszcze ktoś, czy nie? Teoretycznie powinienem tam zejść na dół. Ach tak, dobra. Bo teraz odblokowałem tam te drzwi i mogę właśnie przejść tutaj schodząc na dół najpierw. Muszę się po prostu wycofać. Bo wcześniej drzwi były zablokowane, a teraz mogę sobie spokojnie tędy przejść. No właśnie. A tutaj jeszcze będą czekali kolejni przeciwnicy, więc załatwmy ich od razu. Jej. Nie będziesz mi tutaj przeszkadzał. No i dobra. Jack ma dane. A więc teraz musimy jak najszybciej spadać do transportera. Problem w tym, że nie mamy wiele czasu. Szybciej, 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 szybciej. Załatwmy ich najpierw. Ej, może rzucę im granat, co? Im więcej energii odejmę w ten sposób. Tak jest, jeden padł. Tu jest jeszcze drugi. Dobra, udało się. W takim razie spadamy. No jak widzicie, pojawił się licznik. Więc muszę się naprawdę śpieszyć. Jeśli nie zdążę, no to po prostu przegram. Logiczne. W takim razie muszę jak najszybciej się przedostać do przodu. Dobra, niekoniecznie muszę wszystkich zabijać oczywiście. Najważniejsze jest to... Oj, kurde. Ach, tego tu nie przewidziałem. Najważniejsze jest to, żebym po prostu wydostał się do wyjścia w wyznaczonym czasie, a wszystkich nie muszę zabijać. Kurczę, aż odtąd? No to widzimy się po cięciu w takim razie. Okej, witam was z powrotem. Licznik się znowu pojawił, mam nadzieję, że teraz mi się uda to zrobić poprawnie. Stało tylko pół minuty, więc naprawdę muszę się spieszyć. Ale spróbujmy, przebiec po prostu na siłę, tak jak mówiłem wam wcześniej, że nie muszę tutaj wszystkich zabijać. O właśnie. No i w ten sposób zakończyliśmy czwarty akt, a teraz rozpoczniemy sobie piąty akt i będą to takie rozdziały ekskluzywne tylko dla wersji PC-ta. No i dobra, musimy aktywować panel kontrolny, aby opuścić most. No i jeszcze raz przypomnę, to jest akurat fragment gry dostępny tylko w wersji na PC-ta, a więc nie znajdziemy tego na Xboxie 360. Ja wam powiem uczciwie, że gram w ten fragment po raz pierwszy, bo do tej pory przechodziłem grę tylko na Xboxie 360, a nigdy na PC-cie. Nigdy nie przeszedłem tej gry na PC-cie, więc po raz pierwszy mam okazję przechodzić ten fragment rozgrywki. No i zobaczymy. Na Xboxie 360 to zostało tak przedstawione, że po prostu zostało pokazane już, jak Markus wraz ze swoją ekipą już dojechali tym transportowcem do wspomnianego wcześniej pociągu.
Ten pociąg był wspomniany w filmiku. Tam znajduje się ta bomba. A z kolei tutaj w wersji na PC-ta możemy zobaczyć, jak właściwie do tego doszło, że oni tam dotarli właściwie. Jak widzicie, już na początku nasza ekipa spotkała problemy, a mianowicie most jest nieopuszczony i musimy teraz sprawić, żeby został opuszczony faktycznie. No ale najpierw oczywiście też szarańcza przeszkadza w tym wszystkim. Więc zajmijmy się też przeciwnikami. Z każdej strony atakują teraz. A więc innymi słowy, za te fragmenty, które teraz przechodzimy, odpowiada w głównej mierze polskie studio People Can Fly, które właśnie opowiada za PC-tową konwersję. Przypomnę tylko, że takim głównym studiem pracującym nad serią jest Epic Games. Wow, 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 wow! Spadać, spadać! Kurczę! Ach! No i kolejne wczytanie, a więc znowu kolejne cięcie. Dobrze, a więc jeszcze raz próbujemy się bronić. Mam nadzieję, że teraz już nie popełnię żadnego błędu głupiego. Po prostu kryjmy się dobrze i ostrzeliwujmy ich. Wtedy niepotrzebnie wyszedłem na powierzchnię i automatycznie mieli mnie, kurczę, jak na widelcu. A teraz będziemy ich ładnie ostrzeliwać za osłony po prostu i tyle. Tyle tylko, że oni też się oczywiście ukrywają i nie ma tak łatwo, żeby ich trafić. Ale nie będzie jakoś tragedii. Tam jest jeden. No, gin, gin, gin. Tak jest, udało się. Jeszcze tu jest jeden i też padł. Ale to nie wszyscy, proszę bardzo, jeszcze kolejni lecą. Podejdźmy może bliżej, co? Będzie łatwiej ich zabić. Proszę bardzo, tu jest jeden. Okej. This is bullshit! They were waiting for us! They know what we're doing! Control, this is Delta. We're stuck at an open drawbridge. We need to restore power to this sector. Please advise. Copy that, Delta. Stand by. I see downed electrical lines near your location. Follow the waterfront to Nassar Memorial Park and attempt to repair. Roger that. Dom, you're with me. Baird, Cole, you two guard the ATC. This is nuts. There's gotta be another way. There. My squad, my call. Be ready to move as soon as the power comes back online. Whatever, boss man. No i dobra, musimy naprawić linię zasilania. Powiem wam szczerze, że myślałem, że te rozdziały tutaj w tej PC-towej wersji będą takie pierdółkowate, to znaczy, że będziemy mieli tylko i wyłącznie strzelanie. Ale proszę bardzo, mamy też tutaj trochę jednak fabuły i rzeczywiście dowiadujemy się, dlaczego właściwie... Wow! Dowiadujemy się, jakie tutaj mieli kłopoty nasi bohaterowie. Bardzo mi się to podoba. You sounded just like your old man back there. Yeah, well, screw my old man. He thought he could prevent this war, and look what happened. Yeah, well, now his mapping data's gonna help end it. Somehow, I don't think he'd appreciate the irony. No właśnie, też to jest ciekawe, że Markus nigdy się za bardzo nie lubił ze swoim ojcem. O tym też będzie mowa i w kolejnych częściach serii więcej, więc wtedy dowiemy się szczegółów, a na razie ruszajmy dalej. Dobra, jest Sierwojad. Tam są jeszcze kolejni, kurczę. Proszę bardzo, lecą tutaj po suficie. Trzeba ich wyeliminować, zanim przejdą na drugą stronę. Okej, to nie będzie raczej trudne z tego, co widzę. Tak jest. Ale jest ich całkiem sporo. Oj, z tej strony też atakują, kurczę. Dobra. O kurde! Aj, zablokowałem się, no. No i przez to niestety zginąłem znowu. Okej, bronimy się w takim razie dalej. Z tej strony też, kurczę, nadchodzą jednak. Myślałem, że tylko z tamtej. Dobra, udało się. Jeszcze? Jeszcze? Czy już wszyscy? Jeszcze jeden, patrzcie. Podszedł tutaj do mnie nagle, ale okej, udało się. No to lecimy dalej. Ruszamy w dalszym ciągu z Dominikiem. Tutaj w tych rozdziałach ekskluzywnych dla wersji na PC-ta raczej nie ma nieśmiertelników. Przynajmniej nic o tym nie słyszałem. Tam, kurczę, coś się stało. Ale dobra, przechodzimy dalej. Okej, kolejny. Może, kurczę, na takie pomieszczenia zamknięte wyjmijmy sobie shotguna, co? Coś mi się wydaje, że tutaj mogą często być jakieś ścierwojady ewentualnie. Proszę bardzo, jest kolejny. A shotgun zdecydowanie się dobrze sprawdza na takie ścierwojady. Jeszcze kolejny.
Dobra. I jeszcze jeden. Bardzo ładnie. Marcus, satellite update shows Nassar Park crawling with locust activity. There's an alternate route, but you'll have to backtrack to the bridge. No time. There, do you copy this? Don't we have a train to catch? Coordinate with control. Get to those lines. We'll clear the park and meet you there. We're on it. No proszę, więc kolejne kłopoty. Musimy oczyścić park, bo będzie pełno szarańczy. To zabierzmy się za to w takim razie. Coś tu jest nie tak, bo najwyraźniej szarańcza wie, co mamy zrobić. Wylot tunelu. Spróbujmy tam szybko podejść, co? Wow, ilu ich tu jest? Kurde, nagle się pojawili. Ajajajajaj. No i proszę bardzo, i znowu zginąłem. Oj, zdecydowanie ja tutaj zbyt nonszalancko pochodzę do tych teraz walk. Muszę się bardziej skupić, bo staram się jak najszybciej podejść do nich. No i przez to sami widzicie, co się dzieje. No ale dobra, teraz tam szybko przejdziemy. Zaraz ich załatwimy. Chciałem po prostu od razu ten wylot tunelu zniszczyć, ale nie ma tak łatwo jednak. Przejdźmy tutaj. No i dobra, odstrzelajmy ich. Kurde. Znowu bym prawie zginął. Mało brakowało. Okej, schowajmy może się tutaj, co? Też za bardzo nie mogę nawet. Tu jest jeden. Dobra. Ale wychodzą kolejni. Kurczę, no. Nie ma tak łatwo. Gin, 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 gin. Dobra, padł. Naprawdę muszę uważać. Zaraz tam rzucę granat, żeby wysadzić ten wylot w tunelu. Dobra, udało się. I teraz ty. Tak jest. Dobra, gdzie ten Dominik leży? Tam na środku, kurczę, chyba. Teraz w takim razie go nie będę podnosił. Zajmę się najpierw szarańczą. Dopiero później ewentualnie wspomogę swojego kompana. Kurde, no. Ajajajaj. Nie chcę zginąć, nie chcę zginąć znowu. Schowajmy się. Dobra, granat. Patrzcie, tu jest jeden. Jak pilnował, kurczę, Dominika, skubaniec. Ajajaj, nie chcę tutaj oberwać. Dobra, podnieśmy go szybko. Wstawaj, stary. Pomóż mi trochę w walce, bo na razie do niczego się nie przydajesz. Okej, okay, obrywajcie, obrywajcie. No i proszę bardzo, kolejny raz poległ, no. Podejdźmy do niego, dobra. A ty gin. Nareszcie. Uff. Ciągle jakieś kłopoty. Przydałoby się teraz naboje, co? Bo nie mam już wiele amunicji. O, tutaj coś jest, ale to za chwilę może wezmę. Najpierw załatwię tego. Dobra. Zabieramy. Przechodzimy teraz tędy. Ciągle coś się dzieje. Nie ma ani chwili wytchnienia. No i bardzo dobrze. Punkt kontrolny. Przejdziemy tędy? Tak jest. Hey! Yo, what's up? Gotta be close to those power lines. Can you see anything up there? I think so. Just up ahead, across the park by that old theater. Move out and get Jack to start the repairs. We'll meet you at the power line. Grabs! It's game time, baby! No i proszę, dopiero co mieliśmy okazję porozmawiać chwilę z naszymi kompanami, a tutaj znowu atakują. O, proszę bardzo. Nie wiem, czy to nie jest mapka z trybu multiplayer. To jakoś tak mi się kojarzy. Mogę się oczywiście mylić, bo jakoś długo nigdy w multika nie grałem w Gearsy, ale coś mi się kojarzy ta mapka troszkę. Nie wiem, czy to tylko takie moje mylne wrażenie, ale coś w tym chyba jest. Nieważne, zajmijmy się tutaj nimi. Dobra, teraz mi się przydało zająć tym gościem tutaj. Ale muszę naprawdę uważać. Obrywaj, obrywaj, obrywaj. Czy coś on dostaje w ogóle, czy nie? Czekajcie, jednak przejdę tutaj na dół. No, naprawdę muszę uważać. Wow! Kurde! Kolejny zgon, serio? No i cóż, zostałem zmuszony do zrobienia kolejnego cięcia. Udało mi się wyeliminować tego przeciwnika za tym działkiem. I teraz to ja mogę sobie trochę postrzelać. O ile w ogóle kogoś trafię stąd, bo widzę, że są ładnie poukrywani raczej. Ale proszę bardzo, teraz się ładnie udało. Dobra, gdzie są następni? Tutaj jakiś biegnie. Ale też ciężko trafić, kurczę, bo oni ciągle jednak się ukrywają. Tam jest też jeden z tym łukiem. Nie wiem, czy go załatwiłem, szczerze mówiąc.
Nie, za trudno jest tutaj coś trafić, więc jednak popróbujmy tradycyjnymi broniami. Kurczę, tutaj przyszedł jeden. Okej, udało się. Weźmy sobie amunicję szybko. I obejdźmy jakoś ich od tej strony może. Może to da lepszy egzamin. Tutaj są jeszcze? Raczej nie za bardzo, ale jest za to granat, ale nie mogę nawet wziąć, dobra. Nieważne. Tutaj gdzieś muszą być przeciwnicy. Tam jest jeden. Załatwmy go w takim razie szybko. Okej, no i kiedy Bert się zajmie liniami zasilającymi, to my się zajmiemy, kurczę, boomerami. Może teraz użyję sobie tego, co? Przyda mi się teraz bardzo. Strzelamy, tak jest. Jeden padł, teraz drugi. Powinno pójść szybko. Pięknie. No i bardzo dobrze, o to mi chodziło. Teraz jeszcze tylko ścierwojady. Będzie raczej po krzyku. Okej. Jeszcze jeden. Kolejny. Pozostaje tylko odpierać ataki ścierwojadów chyba, co? Proszę bardzo. Tutaj jeszcze też jeden. No i dobra. Wchodzimy w takim razie tutaj do przewodów zasilających. Jest droga. Okej, otwieramy. No i proszę. Kolejna lokacja. Ruszajmy. Rozpoczynamy następny rozdział. Przypominam, że to już jest akt 5, czyli ostatni w tej grze. Powolutku się zbliżamy do końca. The train commander reports that locusts are heading their way. What's your status? Approaching power lines now. Be advised, the train is accelerating to avoid capture. Your timetable just got a whole lot shorter. Holy shit, it's back. Keep that thing away from the power lines. No problem. Watch this. Hey, stupid! You want some of this? Come and get me! Get out of there! Go, 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 go! Are you totally insane? No właśnie, i bardzo ważnym elementem tych rozdziałów dostępnych tylko na PC-cie będzie walka z Brumakiem, więc już się nie mogę doczekać, kiedy z nim będę mógł zawalczyć. Ale na razie musimy jeszcze tutaj się przedostać dalej i znaleźć sobie drogę przez teatr. Póki co udało mi się zniszczyć wylot tunelu i bardzo dobrze. W takim razie teraz poradźmy sobie z przeciwnikami tutaj. Lecimy po kolei, tu jest jeden. Okej, trochę zbyt daleki dystans, żeby go załatwić z shotguna. Ale teraz karabin się przyda. Tam jest jeden, dobra. I po kolei, tam jeszcze kolejnego załatwimy. Może obejdźmy ich trochę. O, właśnie. Nie macie szans, panowie. Tu jeszcze wrzucimy też granat, kolejny. Czemu by nie? Nie będą się przecież odradzać. Okej, udało się. Załatwmy tego tutaj. No nie udało się. Tu jest jeszcze jeden. Wow! Granatami mi rzuca skubaniec. Nie jest taki głupi, co? Załatwmy go piłą. No i bardzo dobrze. Wow! Ciągle granaty są rzucane tutaj. Trzeba naprawdę uważać na każdym kroku. Okej. No i wszyscy wyeliminowani. Bardzo ładnie. Granaty zabrane. I co teraz? Say again, control, you're breaking up. That doesn't sound good. Think we can still make it in time? If we don't, we're gonna spend the rest of our lives running from shit like this. No okej, mam nadzieję, że jednak nam się uda uciec przed Brumakiem i go tutaj pokonać, no ale na dzisiaj to będzie wszystko. Jeśli wam się podobało, to nie zapomnijcie o ocenieniu filmu, zostawieniu jakiegoś komentarza i ewentualnie zasubskrybowaniu mojego kanału. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to możecie to oczywiście zrobić i wtedy będziecie się dowiadywać o nowych odcinkach. Polecam też zalajkować mojego Facebooka, tam też czasem informuję was o całkiem ciekawych rzeczach. Tak więc gorąco do tego wszystkiego zachęcam, a tymczasem żegnam się z wami i do usłyszenia następnym razem. Na razie.